Moi drodzy, witam was serdecznie po pierwsze na Gliwickich Dniach Fantastyki w 2022 roku. Wielkie brawa dla organizacji za zorganizowanie tak pięknego konkursu cosplay, który zaraz zobaczycie. Po pierwsze kwestie bezpieczeństwa, zanim zaczniemy. Po pierwsze medycy, jeśli komuś by się coś stało, siedzą sobie grzecznie tam i czekają, aż komuś się stanie. Mam nadzieję, że nie będą potrzebni, ale są z nami. Jak ktoś nie będzie się śmiał, klaskał i dobrze bawił, to tu jest ochrona też. No nie było klasków. Mam ich pani. Moi drodzy, jest kilka rzeczy, o których należy wspomnieć, zanim zaczniemy cosplay. Jest dużo takich małych, wielkich rzeczy, które by się nie udały, nie wychodziłoby to tak, jak wyszło, gdyby tych rzeczy, osób nie było. Po pierwsze organizacja. Przede wszystkim podziękujmy organizacji za to, że stworzyli dla nas taką imprezę, taki cosplay. To jest raz. Po drugie, nagrody, o które będą walczyć nasi cosplayerzy, to aż sobie zapisałem, partnerem konkursu cosplay jest belgijska firma Cosplay Shop, która przekazała nagrody rzeczowe dla naszych zwycięzców. Wielkie brawa! I dodatkowo jeszcze torby, w których znajdują się te wszystkie nagrody, zasponsorowała wystawcy mangowe.pl. Także też wielkie brawo. Kolejną rzeczą, która nie może zostać pominięta przy konkursie, to jest oczywiście nasze szanowne jury, które będzie wybierało najlepszych z najlepszych w tym konkursie. Po pierwsze, Warlock, czyli juror na Hikari i Animatsuri na poprzednich konwentach w tym roku. Warlock specjalizuje się w zbrojach. Kojarzysz taki konwent jak Pyrkon? Nie? Moi drodzy, na Pyrkonie Tyna wygrała. Tyna specjalizuje się w kraftach, także kolejna dziedzina cosplayu. Następnie mamy Yuko Shiron, która była jurorem na magii i specjalizuje się w detalach. No i czwarta jurorka, czyli taka nasza mamusia cosplayowa, która już od 13 lat robi konkursy i robi cosplaye i ostatnio była nawet na poza Polską, na Arabii Saudyjskiej, na World Cosplay Summit. Także wielkie brawa. No myślę, że z takim jury to będzie bardzo oceniane surowo. Mam nadzieję, że będzie bardzo szczegółowo, na wszystko będzie patrzone, także musi być wysoka półka cosplayerów. I teraz, moi drodzy, zanim zaczniemy, bardzo ważna rzecz. Wszyscy cosplayerzy, którzy robią swoje stroje, czasami zajmuje tam pół roku, czasami rok, wydają dużo pieniędzy, bo nie jest to łatwe, trzeba mieć dużo umiejętności, żeby to zrobić. Także gorąca prośba ode mnie, żeby za każdym razem, gdy ja zapowiem, i za każdym razem, kiedy cosplay się odbędzie dany cosplayera, żebyście nagrodzili wielkimi brawami. Bo oni tam czekają, żeby wam pokazać to wszystko, co dla was przygotowali nie wczoraj, nie tydzień temu, tylko z pół roku temu. Także zróbmy wielką próbę. Wielkie brawa. Świetnie. W takim razie co? Zaczynamy, tak? Dawaj, 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 dawaj! No! Pani w bieli, duża wampirza dama, łagodna, którą niewiele rzeczy może wzburzyć.
Wszyscy widzieliśmy, z jaką łaskowością potraktowała intruza w swoim własnym domu. Co, jeśli jednak nie było to tak, jak widzieliśmy oczami Itana? Pora na opowieść z drugiej strony. Przed wami Shirei jako Lady Alcina Dimitrescu z Resident Evil Village. You are so kind to me, daughters. Ah, now, let's take a look at him. Well, well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Excuse me? Mommy? Sorry. Mommy? Sorry. Mommy? Sorry. Mommy? What a terrible man thing. I feel sick. About your personal issues? I just want to fix my daughter. You've ruined everything! You ungrateful, selfish wretch! You come into my house! You lay your filthy man hands on my daughters! And now you even try to steal my property! You're finished! Teraz na scenę wyjdzie Eltars jako czarownik w pancerzu z czarnej zbrojowni z gry Destiny 2. Oh,
małym wypadku, który miał miejsce w pizzerii Fred Beers Family Dinner Foxy, został zdjęty i zastąpiony nowym animatronikiem. Ale to długa historia. Dziś na scenie jeden z naszych najstarszych modeli, Witered Foxy's Five Nights at Freddy's, nie bójcie się, nie gryzie. Przed wami Kalisza z Witered Foxy z Five Nights at Freddy's. Drodzy, jest różnica, jak wychodzi się pierwszy raz na scenę, jest różnica, jak wychodzi się 500 raz na scenę. Jeśli mogę spytać, moje drogie jury, jeśli mogę spytać, ile razy byłyście na scenie? Juke? Dużo. Dużo, nie? Czapi? Jeszcze więcej. Wszyscy byliście, ale i tak więcej niż jeden, nie? Tak. O wiele więcej niż jeden, nie? Tak. Moi drodzy, teraz wystąpi osoba, która jest pierwszy raz na scenie. Także bardzo bym chciał, żebyście nagrodzili ją wielkimi brawami. No i zobaczymy, co nam pokaże. Przed wami Kosy Cosplays jako Beidou z Genshin Impact. Thank you.
Krzyknął na początku. Kto tam krzyknął? Proszę wstać. Gdzie? Jesteście super! Brawa na tych dziewczyn! No widzę, widownie mamy super. Przednią. To czy jedziemy dalej, tak? Podoba się teraz bardziej, bo widzę, że tak tendencja wrasta. Czy to ptak? Czy samolot? Nie. Chcesz przeczytać? Czy to ptak? Czy samolot? Nie. To Uzu i Tengen. Bóg festiwali, filar dźwięku, najbardziej ekstrawagancka z istot chodzących po świecie, postrach demonów, wychowany przez świnobich i tak dalej, i tak dalej. Zresztą, zobaczcie sami. Przed wami River jako Uzu i Tengen z Kimetsu no Yaiba. Ideału, jeszcze będą zbiorem snów, pas
przybór i z piedestału widzisz skarby u swych stóp. Skoro tak was prawdą dla kochanów, tego nie jest poważne, więc wejdźmy w końcu już do nieba. Co roku w Gerkmarch odbywa się bal dla wszystkich uczniów. W trakcie balu przeprowadzony zostaje również konkurs tańca, w trakcie którego zwycięzca zdobędzie mnóstwo expa oraz kasę taneczną, klasę tancerza dla jednostek swojego domu. Fallen jako nowy nabytek z domu Golden Deer bardzo chciałaby zdobyć tę nagrodę, żeby wspomóc przyjaciół. Jednak jej wysoko postawiony brat zabronił jej przeszkadzać. Czy zwykłe polecenie wystarczy, żeby powstrzymać ją przed zwycięzcem? Dobra, to mam odpowiedź, dzięki za niego. Przed wami Cauliflower jako Flame Spire Emblem Three Houses. Poważny bal. Nie wolno ci przeszkadzać, bo Lady Ra będzie wściekła. Umiem sobie wyobrazić nawet, jaką minę by zrobiła. No cóż, raz się żyje. Moja klasa nam nie liczy. Przy okazji wielkie brawa dla wszystkich helperów, którzy pomagają. Będzie to sceny wyglądały pięknie. Skoro już nie żyję, to co się dzieje, kiedy ginę? Staję się jeszcze bardziej nieżywy? Nieżywszy? A może żywy?
Przed wami Aris jako król Leoryk Celi Diablo. Które zabiorą nas na bitwę taneczną w trakcie końca świata. Przed wami Hatsune Miku i Megurin Luka, czyli wokaloidy. Wielkie brawa! Świetnie wam poszło. To była prawda. Słuchajcie, mam porównanie z 10 lat do tyłu, jak na scenie cosplayowej wystąpiła nie wiem, Hatsune Miku, Megurin Luka, czy jakieś inne wokaloidy. I porównanie 10 lat do tyłu, do tych 10 lat teraz, co jest, poziom strojów, poziom wykonania scenicznego, powiem wam tak. Także wielkie brawa jeszcze raz, naprawdę to było super.
Czasem wytrwanie w szkole bywa ciężkie czy trudne. I właśnie w takich momentach warto mieć pozytywnie zakręconych przyjaciół, którzy zawsze poprawią ci humor. A teraz przed Państwem Pancer Czwórka jako Valak Clara z serii Welcome to the Demon School Iruma Kun. Why? Because I gotta! To jest taki prestiż, że mamy ludzi od tego po prostu. Choć większość widzi ją jako szaloną kobietę z ogromnym, niebezpiecznym arsenałem, niektórzy pamiętają ją jako względnie niewinną dziewczynkę z Zaun. Majsterkowiczkę z ambitnymi pomysłami, która zawsze różniła się od innych. Nikt nie jest do końca pewien, co sprawiło, że to urocze dziecko wyrosło na nieprzewidywalną wariatkę, synącą z niekontrolowanych aktów destrukcji. Przedstawiam Wam Jinx z serialu Arcane. Chcecie ją jeszcze raz? Chcecie ją jeszcze raz? Chodź na chwilkę. Chodź na chwilkę jeszcze raz. No dobra, chcę jeszcze raz. Czy wam się podobało, tak? Wielkie brawa jeszcze raz. Hey!
Zatrzymajcie okrzyki jeszcze dla innych. Chyba każdy fan fantastyki myślał kiedyś o tym, jak by wyglądał lub czym chciałby się zajmować, gdyby żył w świecie pełnym magii, fantastycznych zwierząt i tajemniczych królestw. Jedni wolą elfy czy krasnoludy. Jedna osoba chciałaby wieść życie tajemniczego rycerza, a inna być utalentowanym magiem. W ten sposób właśnie narodził się pomysł na strój postaci następnej uczestniczki. Przed państwem Kotetsu jako Aleksandra, wiedźma ognia z ponurych lasów. I jak do tej pory? Super! Super! Kto gra w League of Legends? Trudno nie grać! A nie grać! To nie gra, no. Moi drodzy... Moi drodzy, przed wami Paula jako Kindred z League of Legends. Moi drodzy, to był ostatni występ. Dziękujemy serdecznie wszystkim cosplayerom. Więcej! Więcej! Bazinga. Przed wami królowa hazardu, czyli Aleksandra jako Yura Yozumuki z Kagekuri. Wielkie brawa!
Co mówią? Slay! Starzy ludzie. Ochrona, proszę tam z tyłu. To może wokaloidy jeszcze raz? Ale w innej odsłonie. The tea save us this night. Przed wami Chris Teal, Kolibri jako Rin Kagamine. Kagamine! Brawa! Która była lepsza, biała czy czarna? Obydwie! Nie wiemy! Odpowiedz mi obie! 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 Ale jeszcze raz wystąpi jedna. Zobaczymy, czy wiecie, która. Przed wami Yuto Parker jako Heather McCarthy z Hitman Absolution.
No a teraz kto będzie grał w Hitmana? Jestem! Zobaczcie, nie ma... To nie te spotnie. Chaotyczność, ogromny sarkazm, ekstrawertyk z pokręconym poczuciem humoru, niestabilność emocjonalna, kreatywność... Opis. Niestabilność emocjonalna, kreatywność, wybuchowość, przeżyta trauma, która odcisnęła piętno... Siła. Jest to opis połowy sceny. Ta, która odcisnęła piętno, silne wahania nastrojów. Nie, to nie analizy psychicznej, to opis postaci Jeans. Wielkie brawa! Prosimy o chwilkę cierpliwości. Nie! Ma być jeszcze raz! Jestem. Dzięki bardzo. Wiara w proch i stal. Te trzy elementy właściwie opisują nam świat, z którego postaci będzie nam dane oglądać. Chaos i zło grozi w nim na każdym kroku. Ale i na to zło pojawi się młot. Młot na czarownicę, młot na potwory. Przed wami, prosto ze świata Warhammera Fantasy, łowca czarownic Volker von Eldstein oraz Bestigor. Wielkie brawa! Jak? Dzięki!
teraz czarnokrzyżników! No, to było mocne. No, nie mogę tego powiedzieć głośno na scenie, ale tak jak powiedziałaś. Helios jest strażnikiem i kapłanem Elzionu i Złotego Kryształu, który został przeniesiony w Pegaza, przemieniony w Pegaza. Nie może on jednak żyć w zwykłym świecie, gdyż jego naturalnym środowiskiem jest kraina marzeń i snów. Dlatego schronił się w snach człowieka o czystych i pięknych marzeniach. Osobą tą okazała się mała czarodziejka z Księżyca, Cibiusa. Ta dwójka jednak, mimo łącznej ich wspólnej, szczególnej więzi, nigdy nie może się spotkać poza sennymi marzeniami dziewczyny. Przed wami Yoru jako Helios z Sailor Moon. Jeszcze raz brawa dla naszych cudownych helperów! Dzięki nim jest wszystko dograne do ostatniego rekwizytu. Chowam cię, Proksiu! Wiem, że bardziej gardłowo. Rozmawiałem z helperami, wyszła nowa inicjatywa firmy. Zakładamy firmę, która będzie się trudnić w składaniu, rozkładaniu rzeczy, ponieważ helperzy potrafią wszystko złożyć i rozłożyć na scenie, bo są super. Wiecie, jak to się będzie nawizywało? IKEA cosplay, dokładnie. Znaczy, to nie jest cudowne.
Cosplaye, naprawdę. Helperzy, cosplayowi, wszystko wam rozłożą na scenie. Naprawdę. Także wielkie brawa jeszcze raz. No jakby taki stołek zrobili. To sobie wykorzystam. A ułożą mi życie? Wiesz co, rzeczy niemożliwe robią od zaraz, a na cuda musisz chwilkę poczekać, także myślę, że się uda. Czy wiedzieliście, że w świecie piratów też istnieją diwy? Nie? To macie właśnie okazję wziąć udział w koncercie z największej z gwiazd. Jej głos uznawany jest za nie z tego świata. Piosenkarka jest tak tajemnicza, jak tajemnicze jest jej pochodzenie. Mogę szepnąć wam na ucho, że jest córką jednego z imperatorów mórz. Tak, tak, dobrze myślicie. Jest córką samego rudowłosego Shanksa. I kiedyś przemierzała świat wraz z jego załogą, cały czas marząc o zostaniu największą piosenkarką. Oto ona, Uta. Moi drodzy, pokażcie mi, że tu jesteście. No jesteście cudowni, naprawdę. Z jednej strony chciałbym, żeby to jeszcze trwało drugi raz tyle, ale niestety przyjdzie mi zapowiedzieć ostatnią scenę. I teraz pokażcie, pokażcie właśnie, że to są Gliwice, że to są Gliwickie Dni Fantastyki, że cosplay wam się podobał. Zróbcie taki hałas, jakiego jeszcze nie było, jak zapowiem. Niegdyś piękna i kochająca matka bogów i za nami. Obecnie władczyni krainy ciemności Yomi. Uosobienie śmierci oraz destrukcji. Matka złych duchów. Mimo upływu czasu nie daje ludzkości o sobie zapomnieć. Bez względu na epokę. A czy ty zabrałeś ze sobą dzisiaj maseczkę? Przed wami Happy, jako i za nami Plak, Barer, Simajt. Brawa! Nice.
dajcie jeszcze troszeczkę chwilę na rozstawienie rekwizytów, żeby wszystko było dograne idealnie. O, teraz rap nie będzie. Ostatnie brawa na gościa, który tak krzyknął. Powiedzieli mi, że gdzieś na scenie jest serce. Że po mózgu nie mam co szukać, także spoczasz serce. Nie? Komuś nie zginęło? Mi! To trzeba nosem wciągnąć, nie? Jak się cosplay skończy, to mi przynieście. Yeah! Się jeszcze przyda. Moi drodzy, to był, tak jak mówiłem, ostatnia scena, ostatni występ. Jury właśnie udało się na naradę, żeby rozdać nagrody, żeby powiedzieć wam, kto wygrał w tym konkursie. Ale żeby nie było, że będziemy tutaj siedzieć i nic nie robić, się patrzeć na scenę, to zapraszam grupy rekonstrukcyjne, które mają dla was pokaz. To jest Orkon, Jedi Order, Złoty Jeleń,
i powrót Bractwa Śródziemia. Zapraszam serdecznie na scenę. Się jeszcze przygotowują, zanim wyjdą. Jeszcze powiedzmy ci co, było w porządku, tak? Czy cosplay był spoko? Tak! Jeszcze raz! To zapraszam w takim razie grupy rekonstrukcyjne.